ramach akcji Kropker Tour do Brodnicy w województwie wielkopolskim zawitały najbardziej rozpoznawalne flagowe maszyny Amazone. Dzięki współpracy z brodnicką firmą Techcom przybyli na wydarzenie goście mogli uczestniczyć w prezentacji dwóch nowych maszyn – opryskiwacza Pantera 7004 oraz rozsiewacza ZGTX 11200. Prezentowane dzisiaj maszyny są to nasze dwie największe maszyny z grup maszyn do ochrony roślin i nawożenia. Uzupełniliśmy portfolio produktów samojezdnych z ochrony roślin o nowy opryskiwacz samobieżny Pantera 7004, który, tak jak sama nazwa wskazuje, ma pojemność rzeczywistą 7000 litrów. Również został przekonstruowany na nowo układ podwozia. Układ podwozia zbudowany jest za pośrednictwem czterech wahaczy wleczonych, dzięki czemu Pantera uzyskała możliwość poziomowania 10 stopni względem nachylenia. Z silnikiem produkcji Deutza o pojemności 7,8 litra, moc znamionowa 306 koni, zbiornik o pojemności rzeczywistej 7000 litrów. Prezentowany tutaj egzemplarz posiada naszą najnowszą, najbardziej zaawansowaną belkę roboczą o szerokości 36 metrów ze wszystkimi możliwymi systemami dotyczącymi stabilizacji belki, takimi jak Contour Control, Swing Stop, jak również został wyposażony w najnowocześniejszy, najbardziej zaawansowany system zarządzania pojedynczą dyszą AMA Select z poszerzeniami korpusu na rozstaw 25 cm pomiędzy dyszami. Drugą prezentowaną przez nas maszyną jest rozsiewacz zaczepiany, kombinowany do rozsiewu nawozów granulowanych, jak również do wapna, ZGTX 11200. W rozsiewaczu ZGTX 11200 zastosowano doskonale znany już na rynku system rozsiewu nawozów granulowanych TS, jak również system, który również jest doskonale znany przez naszych klientów, system do rozsiewu przy strefie granicznej Auto TS. Rozsiewacz charakteryzuje się przede wszystkim uniwersalnością zastosowania, jak i też dużą mocą wydajności powierzchniowej. Dzięki skonstruowanemu na nowo systemowi rozsiewu wapna, operator jest w stanie w ciągu 25 minut przebudować rozsiewacz z nawozów granulowanych do rozsiewu wapna i na odwrót. I oprócz dwóch premierowych maszyn, które dzisiaj chcemy Państwu zaprezentować, mamy okazję obejrzeć szereg innych naszych produktów, między innymi poprzedniczkę mniejszą Panterę 4504, jak również szereg maszyn uprawowych i również maszynę do zwalczania chwastów w sposób mechaniczny i do wykonywania oprysku pasowego firmy Schmocer z opryskiwaczem autonomicznym zawieszonym na przodzie ciągnika FTP2.